Proszę Państwa, będziemy jechać jedną trasą, która jest, stoimy jeszcze, która jest trasą egzaminacyjną i wyjeżdża poza obszar, poza strefę egzaminacyjną. Teraz sobie nią pojedziemy i omówimy. Wyjeżdżamy w lewo. Startujemy. Rozejrzenie się musi być po wszystkich. I w lewo pojedziemy sobie. Strefa ograniczonej prędkości do 30. I skręcimy sobie w lewo na pierwszym możliwym skrzyżowaniu, czyli w ulicę Klimasa. I tutaj mamy obszar ograniczonej prędkości i progi zwalniające. Ten autobus jest wyposażony w urządzenie, które pozwala o podniesienie go o 5 cm w górę. Tutaj kolega właśnie włączył. Zapala się kontrolka ta na tablicy rozdzielczej i samochód się podnosi o 5 cm. To nawet gdybyśmy nie podnieśli go, nic by się nie stało, ale na wszelki wypadek na egzaminie można pokazać, że egzaminatorowi wiem, że jest takie urządzenie, wiem do czego służy, wiem jak tego używać. I tutaj mamy śmieciarkę i stoimy przed dylematem, co z nią zrobić. Jaka decyzja? Omijamy. Omijamy. Czyli kierunkowskaz od razu się zbliżyć wcześniej. Musimy wiedzieć, że autobus ma 11 metrów. I na wysokości śmieciarki musimy być równolegle do niej. Żeby zbyt późno nie kręcić. I jedziemy dalej na wprost. I zjeżdżamy dopiero jak ogon minie śmieciarkę. Tu mamy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na której padnie polecenie: proszę na tym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Od niedawna są tu światła, jest tu sygnalizacja świetlna. Niemniej jednak skręcając w lewo musimy udzielić pierwszeństwo tym nadjeżdżającym z przeciwka. Tutaj kolega wyłączył urządzenie podnoszące karoserię, czyli... To urządzenie tutaj proszę włączyć. Ono służy do podnoszenia karoserii, podnoszenia samochodu o 5 cm w górę. Teraz proszę wyłączyć, ono tam jest po lewej stronie. I teraz samochód siądzie. Jedziemy w lewo. Musimy tutaj tych sprzeciwka, ponieważ mamy sygnalizator ogólny, przepuścić tych, którzy jadą na wprost i tych, którzy jadą w prawo. Jeżeli ktoś będzie skręcał tutaj w lewo, możemy go wymijać bezkolizyjnie, ale trzeba przed tym powiedzieć: panie egzaminatorze, będę wymijał tego kierowcę bezkolizyjnie, bo egzaminator nas nie zna i nie wie, nie będzie wiedział, czy będziemy chcieli objechać go, czy na krótko. Na tym skrzyżowaniu będzie polecenie: proszę skręcić w prawo na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Tutaj, jeżeli zgaśnie zielone światło, jest strzałka warunkowa, czyli na strzałce warunkowej musimy się zatrzymać do zera. Nie ma kłopotu, jeżeli jest sytuacja taka jak teraz, jeżeli jesteśmy na pierwszym miejscu. Kłopot jest wtedy, kiedy na egzaminie jesteśmy na drugim, trzecim albo czwartym miejscu i wtedy, ponieważ oprócz nas nikt nie jeździ zgodnie z przepisami, wszyscy pojadą na zielonej strzałce bez zatrzymywania się. Może się zdarzyć, że ten, który zdaje egzamin, w owczym pędzie pojedzie za nimi i też się nie zatrzyma. Więc musimy pamiętać, że jeżeli jest zapalona zielona strzałka warunkowa, mamy zatrzymać się
na linii warunkowej, tutaj przed przejściem dla pieszych. Zapaliła się, było zatrzymanie, więc możemy jechać. Rozglądamy się, czy nikogo nie ma. Nie ma, więc sobie jedziemy. Na egzaminie, jeżeli nie ma żadnego polecenia, jedziemy po pierwsze. Na wprost, dwa, drogą z pierwszeństwem, trzy, tam gdzie jest to możliwe. Czyli jeżeli na przykład wyjeżdżamy z ulicy Ziembickiej, gdzie jest nakaz jazdy w prawo, zapytanie się egzaminatora, w którą stronę jedziemy, troszeczkę będzie źle traktowane. Tu jedziemy bez polecenia, więc jedziemy na wprost, a dalej nas droga prowadzi jak prowadzi, czyli w ulicę Krakowską w kierunku miasta. Chciałem zwrócić uwagę, że ten pan, który ostatnio z nami jeździł, pan Piotr, już jest po egzaminie ponad miesiąc. A dzisiaj jeździmy z panem Zygmuntem, który być może egzamin będzie miał w tym miesiącu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej bez polecenia jedziemy sobie na wprost ulicą Krakowską w kierunku miasta. Żeby nie było pomyłek, mówię, że jest to trasa we Wrocławiu, żeby ktoś z Krakowa czy z Warszawy nie jechał na ulicę Krakowską i tam nie próbował stosować tego, co my stosujemy, lub szukać tych miejsc, w których my tu jesteśmy.